koniec przez cały rok świętował stulecie odzyskania niepodległości i zwycięskie Powstanie Wielkopolskie. Program obchodów był bardzo bogaty i różnorodny. Powołano ponad 20-osobowy okolicznościowy komitet, na czele którego stanął burmistrz Ponieca Jacek Widyński. W skład gremium weszli samorządowcy, przedstawiciele jednostek gminnych, regionaliści. Na początku roku podczas koncertu noworocznego rozprowadzano kalendarze nawiązujące do rocznic. Koncert Ponieckiej Orkiestry pełen był patriotycznych elementów słowno-muzycznych. 12. rodzinna majówka wiodła szlakiem powstańców wielkopolskich. Dużym zainteresowaniem cieszyły się gra uliczna Poniecki Wehikuł Czasu i operacja Poniec Zlot Militarny. Do obchodów 11 listopada dzieci przygotowywały się wykonując rozety narodowe. 11 listopada po uroczystościach w miejscach pamięci mieszkańcy gminy Poniec i goście wysłuchali koncertu Wolność. Towarzyszyła mu wystawa upamiętniająca powstańców wielkopolskich z gminy Poniec. Mieszkańcy zachęcani byli do wywieszania flag. Samo miasto było również przystrojone barwami narodowymi i flagami powstańczymi. 27 grudnia uroczyście obchodzono stulecie zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Specjalnie na tę okazję przygotowano mundury i repliki sztandarów. Patriotycznie zapowiadają się też koncerty, które 6 stycznia odbędą się w hali widowiskowo-sportowej w Poniecu. Wzorem lat ubiegłych wrażenia artystyczne będą na najwyższym poziomie. Dziecięco-młodzieżowa orkiestra Dęta zagra o 15 i 18.30.